tej części pokażemy Ci, jak wycenić projekt w HackerCAD 6. W tym celu kliknij moduł Wycena. Struktura projektu jest wyświetlona po lewej stronie. Jeśli klikniemy na główną tablicę rozdzielczą, zobaczymy listę wyposażenia, ceny i całkowity koszt projektu. Możemy dodać kilka elementów do wyceny. Klikamy w pole Praca i wyposażenie. W tym oknie możemy dodać koszty robocizny, materiałów dodatkowych i innych usług. Procent całkowitej ceny zakupu materiału jest ustawiony domyślnie na 4% i przeliczany również na walutę lokalną. Wartości te możemy dowolnie zmieniać, procentowo lub kwotowo. Następnie wprowadzone wartości aktualizujemy w wybranej lokalizacji. Dodatkowe usługi można dodać w zakładce Usługi. Klikamy Dodaj usługę. W tym przykładzie dodamy transport w wysokości 1250 zł oraz pomiary za 500 zł. W zakładce Robocizna możemy znaleźć pracę montażową, pracę związaną z okablowaniem oraz inne rodzaje pracy. Jeśli obliczony czas nie jest prawidłowy, możemy go zmodyfikować w kolumnie Poprawiony czas. Możemy zmniejszyć lub zwiększyć czas procentowo lub wpisać czas bezpośrednio w polu, na przykład 2 godziny 30 minut. Stosunek jest automatycznie obliczony. W prawej kolumnie znajduje się łączna cena zakupu, która jest skorygowanym czasem pomnożonym przez stawkę godzinową. Następnie klikamy Aktualizuj wybraną lokalizację i zamykamy. W kolejnym kroku klikamy w pole Warunki handlowe. Upewniamy się, że cennik jest aktualny. Grupa rabatowa producenta powinna być uzupełniona. Może to być rabat globalny lub według grupy rabatowej wyrażony w procentach. Aby zatwierdzić, wybieramy pole Zastosuj warunki handlowe do projektu i zamykamy. Wybieramy pole Sprzedaż, aby wprowadzić parametry związane ze sprzedażą. Ceny, które ustaliliśmy wcześniej, są widoczne i można do nich dodać procent marży. Widoczne jest również dodatkowe wyposażenie, usługi i robocizna wraz ze zmodyfikowanym całkowitym czasem i ceną zakupu. Wreszcie na samym dole możemy znaleźć całkowity koszt projektu. Możemy również dodać procent marży. Klikamy Zastosuj, aby zatwierdzić i zamykamy okno. Na stronie głównej możemy zobaczyć całkowitą wycenę projektu oraz sumę dla każdej lokalizacji.